Dzień dobry, witam. Ostatni raz już, już nie będzie babci. Dzisiaj zrobi babcia strogonowa. Pokażę, jak się robi. Tu mam miąsko umyte, odcedza się z wody. I mam cebulkę, będzie potrzebna, olej, papryka czerwona, pomidorki koncentrat i ketchup. No i pieprz, sól, to co, listek laurowy można włożyć. No to teraz uszykuję pateleczkę. Mięso to jest z łopatki, świeżutkie, rano kupione, pokrojone na takie grubsze paseczki, umyte, odcedzone. I zaraz będę wycierała jeszcze w chusteczkę, w ręczniki. A teraz uszykuję pateleczkę. Na rozgrzaną patelkę rzucimy to mięsko. Jeszcze je troszeczkę tak z wody powycieram. O, żeby to puściło wodę. O, pięknie. Ojej, to się tutaj lepiej troszeczkę. Ale to nie szkodzi. Ono puści wodę. Kryteczką przykryję, żeby to puściło wodę. O. No teraz obiorę cebulkę. O, ja to tak zawsze robię. Cebulkę na tą łóżeczkę. I wtedy mi się lepiej obiera. I takie paseczki. Pokroimy ją. Dobra papryka jest. Bardzo dobra. Ja lubię paprykę. I surową, i gotowaną. Teraz trzeba tą wodę odlać z tej patelki, z tego mięska. Widzicie, ile to wody puściło? No, umyte było, odcedzone, a i tak jeszcze puściło w ten sok. O, to odkleję. O, jaki będzie strogonow piękny. Troszeczkę oleju podsmażę i teraz rzucimy do garniczka. Podpieczę troszeczkę. Przełożę mięsko do garniuszka. Teraz będzie cebulkę będę podsmażała tu na tym puszczyku. Cebulkę podsmażę pod chwilkę troszeczkę. Wrzucę też paprykę. Nie lepiej wyczarnić. Pokroję pieczareczki. O, cebulka piękna, mięciutka będzie. Teraz pokroję Danka pieczarki. Też rzucimy. Takie paseczki, bo to wszystko się rozgotuje, to się zmniejszy. Wszystko się zmniejszy. Pieczarków się wydaje dużo, dużo, a one tak zmiękną. Wrzucę cebulkę jeszcze do tego. Cuda. Cebulka mięciutka taka, ona tak pokrywką, to tak troszeczkę zmięknie. Tak nie czuć później tej kawałki cebuli, bo jakby tak cebulę razą wzięła. U siotki Violety byliśmy, jak o ten dziadek tam miał nabrzut budowy, no i zaprosili nas na parówkę. No i zrobiła parówki, tak polane tym kaczurkom. Ja się wstydziłam znowu pomidorki. Wstydziłam się tego nie jeść, no bo mówię, udam, że nie lubię.
Jak mi to zasmakowało, to teraz ojej. Makaron ugotuję, z ketchupem poleję, to jest najpyszniejsze jedzonko. No, łyżeczkę ten. Każdy sobie do smaku już tego dobierze. Do smakuje. O. I teraz niech się troszeczkę trzeba podlać. Teraz osolimy tego strogonówka naszego kochanego. Pięknie wygląda w garku. Opieprzymy. O, pokażmy Michał. Tak solidnie, żeby to było czuć. I ostrą paprykę czerwoną. Zamieszamy. Pokaż, żeby to ten, skieruj tą kamerę, żeby to było widać. Jak to? To tak wygląda. O, to jest mój strogonow. Taki lubię, ale bez czosnku. Bez czosnku.